co oferuje Jumbox. Bardziej to jest tak, że co SGT oferuje, bo właśnie SGT oferuje Jumboxa. Jumbox to jest taka platforma doświadczenia usług telewizyjnych, a właściwie jest to usługa telewizyjna dla abonentów detalicznych, którą operator może w swojej sieci świadczyć. No i tam są nie tylko usługi telewizyjne, tam jest oprócz telewizji jeszcze wideo na żądanie, są pod marką Jumbox w zasadzie. Świadczymy również usługi mobilnej telefonii i mobilnego internetu. Jumbox Mobile to się nazywa. Więc taki kompleksowy, to są, można powiedzieć to w ten sposób, że SGT oferuje operatorowi narzędzia do tego, żeby mógł skuteczniej konkurować na rynku z innymi operatorami, którzy świadczą usługi, no takie potrójne, jak to się ładnie nazywa, czyli... Co Was odróżnia od reszty? Dlaczego mamy wybrać Jumboxa? Dlaczego mamy wybrać Jumboxa? Ja myślę, że dzisiaj to tak naprawdę głównie chyba skala. Znaczy jakość, stabilność to jest coś, co nas mocno wyróżnia, ale to właściwie jest pochodna skali. Dzisiaj mamy 59 tysięcy abonentów na samego Jumboxa. To jest prawie 90 tysięcy setto, przeszło 90 tysięcy setto-boxów działających w sieci. Te setto-boxy działają u tych klientów. Ci klienci muszą być z tego zadowoleni, bo gdyby nie, no to byśmy nie robili nic innego, tylko odbierali jakieś tam reklamacje. Skala również niesie z sobą korzyści kosztowe i to jest bez dwóch zdań. My jesteśmy w stanie dziś obniżać ceny, podczas gdy nasza konkurencja te ceny podnosi i to jest ważny element. Jesteśmy w stanie inwestować w usługi bardzo dużo i to cały czas robimy. To jest właściwie w naszym DNA takie działanie, że nasze usługi co 6 miesięcy tu przyjeżdżamy na konferencję i co 6 miesięcy pokazujemy nowe rzeczy. Myślę, że faktycznie, tak jak powiedziałeś przed naszą rozmową na antenie, że chyba jest troszkę za wcześnie na podsumowanie. Wczoraj mieliśmy taki event, sponsorowaliśmy Before Party, gdzie grał zespół, który przywieźliśmy z Górnego Śląska, Osada Wida. Bardzo fajna muzyka jak dla mnie, chyba nie dla wszystkich, tak mi się wydaje. Niestety. Ja myślę, że posłuchali, ale to wymaga być może trochę refleksji. Fajna była z mojej perspektywy wczorajsza impreza, co dzisiaj będzie, czas pokaże.